Czy w tej sytuacji masz obowiązek zachować szczególną ostrożność? I teraz tak. Gdybym, ja wiem, że odpowiedź jest, że nie, ale gdybym zaczął wyprzedzać ten pojazd, mam prawo go wyprzedzać. Jakbyś mógł, Bartek, jeszcze raz to pokazać. Gdybym chciał go, zaczął go wyprzedzać, to tak jak każdy inny pojazd, gdy zaczynam kogoś wyprzedzać, to muszę zachować szczególną ostrożność. Na tym filmiku macie pokazaną informację taką, że jedziecie za nim, on się porusza, wy jedziecie za nim, ale go nie wyprzedzacie. Nie macie obowiązku zachowania szczególnej ostrożności. Gdyby ten tak oznakowany pojazd był zaparkowany, stał, i miał włączone światła awaryjne, i tam w tym momencie obok niego byśmy przejeżdżali, gdy on stoi, ma awaryjne włączone, to w tym przypadku musielibyśmy zachować szczególną ostrożność. Także zwróćcie uwagę na to, co się dzieje na tym filmiku. My jedziemy obok takiego pojazdu, za tym pojazdem nie wyprzedzamy jego, nie mamy obowiązku zachowania szczególnej ostrożności. Natomiast gdybyśmy wyprzedzali, to tak samo jak każdego.